Na koniec zapytam o Sebastiana, bo wpadł mi w ręce taki jego wywiad, a właściwie fragment, gdzie on powiedział, że związek z tobą na początku był wyzwaniem, no bo jesteście, według niego wtedy, z dwóch różnych światów. I ja znam tylko wasze wizerunki medialne. I na podstawie tego mogę powiedzieć, że kurczę, ja też tak myślę. Więc czy często słyszałaś, że wy nie jesteście dopasowani? A kto może to osądzać, to może jakby decydować, czy ktoś do kogoś pasuje, czy nie. Wydaje mi się, że bycie w związku to jest coś więcej niż, nie wiem, opakowanie i to, jak człowiek pasuje do siebie wizualnie, a już na pewno nie mogą inni oceniać tylko po tym, co gdzieś tam szczątkowo wiedzą z internetu, gdzieś o kimś coś wyczytali, zobaczyli jakiś jeden, drugi wywiad, czy skrawek tego wywiadu. Więc jakby no to nie ludziom. Mogą mieć taką opinię, w sensie mogą tak myśleć i mogą mieć takie jakieś, no nie wiem, sugestie ku temu, ale nie wiem jak się do tego... Wiesz, mi się wydaje, że po prostu jest takich pierwszych kilka sekund, kiedy mamy jakieś wyobrażenie na temat danej osoby i na przykład ty pomyślałaś sobie, kurczę, fajna osoba, chcę spróbować się z nim poznać, a może ktoś, kto właśnie jakoś tak zostawił was obok siebie, po prostu pomyślał odwrotnie. Wiesz co, wydaje mi się, że tu chodzi też o podejście Sebastiana i wielokrotne powtarzanie w wywiadach o tym, jaki on ma stosunek właśnie do social mediów, do celebrytów, ścianek i tak dalej, a jednak ja, nieważne, czy dużo na nie chodzę, czy dużo reklamuję, to jednak jestem w social mediach, jestem taką naczelną osobą z tego środowiska. Też. On też powiedział dokładnie w tym samym wywiadzie, pięknie zresztą, że ty go nauczyłaś tego, że można to robić fajnie, po co to jest, że można to robić w jakiejś właśnie słusznej sprawie. Masz wrażenie, że jeszcze w jakiś sposób go ulepszyłaś, że jest jeszcze lepszym człowiekiem? Jak? Ma syna. No właśnie, pięknowoc. Tak. Ciężko powiedzieć. Chyba oboje się od siebie uczymy. Tyle.